Cześć, witajcie w kolejnym poradniku z serii sieci komputerowych i dziś poradnik zapowiedziany. Będę chciał Wam pokazać, jak możemy podłączyć naszą drukarkę do naszej sieci LAN. Ja to pokażę na przykładzie drukarki od firmy HP. Będzie ona skonfigurowana w naszej sieci, że kilka komputerów w naszej sieci może z tą drukarką się łączyć i z niej korzystać. Oczywiście będzie to pokazane na przykładzie drukarek przeznaczonych do małych firm oraz domu. Drukarki firmowe, bardziej zaawansowane, konfigurujemy troszkę w inny sposób, ale zastosowanie jest to samo, to co ja tutaj Wam wykonam. Pokażę Wam tutaj dwa sposoby, a trzeci tylko mówię, a więc jeden będzie troszkę trudniejszy, kolejny na Windowsie 10 i ciekawą metodą będzie bardzo prosto skonfigurować każdą drukarkę w sieci, tylko trzeba pierw ją sobie ustawić jej adres i tak dalej, ale to Wam za chwilkę pokażę, a więc zapraszam. Ok, znajdujemy się przy mojej drukarce. Jak widzicie, ona posiada panel dotykowy, możliwość podłączenia jej do właśnie bezprzewodowo z naszą siecią LAN, a więc to co pierw trzeba wykonać, to przejść do ustawień i taką drukarkę po prostu tutaj skonfigurować w tryb bezprzewodowy. Tak jak widzicie, połączenie bezprzewodowe klikamy na włącz. Następnie to co musimy jeszcze ustalić, ustalenie adresu IP, czyli mamy wybór automatyczne bądź ręczne. I pamiętajcie, najlepiej tak jak chcecie podłączać różnego rodzaju drukarki do sieci, to warto, do sieci LAN oczywiście, to warto ustawić tutaj ręczny adres IP. I trzeba pamiętać, że właśnie drukarki, routery, serwery w sieciach powinny pracować na statycznych adresach IP, tak aby było można je w szybki i prosty sposób odnajdować. A więc ustawiacie adres IP, ja już tego nie będę zmieniał, nie chcę sobie tutaj mieszać. Maskę pod sieci ustawiacie następnie. To wszystko możecie sprawdzić, oczywiście maskę oraz bramę w naszym wierszu poleceń naszego Windowsa. Gdy to macie ustawione, to nasza drukarka już jest skonfigurowana, posiada adres IP 192.168.1.9, jak widzicie mamy siłę, zasięg naszej sieci i można powiedzieć, że to już jest na tyle, mamy tutaj skonfigurowane połączenie, teraz możemy przejść do naszego komputera. A więc jesteśmy przed komputerem, który chcemy właśnie podłączyć do naszej drukarki, która już jest skonfigurowana w naszej sieci, tak jak widzieliście w poprzedniej części poradnika. I teraz to, co trzeba wykonać, to przejść do panelu sterowania. Następnie tutaj klikamy urządzenia i drukarki. I tutaj, jak widzicie, mamy wszystkie urządzenia podłączone do naszego komputera i tak dalej, i tak dalej. Aby dodać naszą drukarkę, którą przed chwilką konfigurowaliśmy, klikamy dodaj urządzenie. Jak widzimy, jest to moja drukarka, klikam ją i klikam tutaj przycisk dalej. Widać, Windows ją sobie instaluje. Jak widzimy, kończy nam się etap instalacji sterowników i tak dalej. Jak widzicie, ukazała się na liście nasza drukarka. Klikamy ją prawym przyciskiem myszy i ustawia jako domyślną drukarkę. Tak jak widzicie, nasza drukarka jest już podłączona i działa w naszej sieci i możemy już swobodnie sobie drukować. Klikamy Ctrl-P. Jak widzimy, już na liście mamy naszą drukarkę. Klikamy drukuj i powinniście już usłyszeć drukowanie. Jak widzicie, drukarka się uruchamia. I to też Wam pokażę. Drukarka wydrukowała. To jest jedna metoda. I jeżeli będziecie chcieli kolejny komputer podpiąć do naszej drukarki, wykonujecie to w ten sam sposób, który Wam pokazałem. Inny sposób to jest sposób bardziej prościejszy. I teraz go Wam zademonstruję. Mianowicie, i tak, teraz przechodzimy do menu Start, do sklepu Microsoft. W wyszukiwarce wpisujemy HP, no to jest
Smart, my widzimy, klikamy. Wy tu oczywiście będziecie mieli przycisk zainstaluj. Ja już mam zainstalowaną tą aplikację, więc ją po prostu uruchomię. Tutaj ukaże Wam się automatycznie nowa drukarka, będziecie to widzieli, klikacie konfiguruj. Jak widać mamy to, co zostanie wykonane, klikamy kontynuuj. Ja tego tutaj nie będę rejestrował. Jak widzicie, nasza drukarka jest już gotowa do pracy na tym komputerze. Jak widzicie, mamy skaner, drukowanie itd., itd. Załóżmy, uruchomię teraz skaner. Jak słyszycie, uruchomił się skaner w mojej drukarce. Oczywiście nic tam nie jest zamieszczone. Dajmy anuluj. No i pokażę, że to działa. Włożymy tą samą karteczkę. Ok, zamieściłem już kartkę w skanerze. Klikam jeszcze raz skanuj. Klikamy tutaj. Oczywiście sobie wybieracie o rodzaj rozmiaru strony, dokument i tak dalej. Klikamy skanuj. Jak widzicie, został zeskanowany tekst, który zamieściłem w skanerze mojej drukarki. I tak, bardzo prosty sposób właśnie na Windowsie 10 i aplikacji HP Smart podłączacie swoje drukarki do komputera. Mamy tutaj również ustawienia drukarki, tak jak widzicie. Możemy się właśnie bawić ustawieniami. I tutaj jeszcze pokażę, jak sprawdzić bramę domyślną naszego routera, tak aby właśnie ręcznie skonfigurować naszą drukarkę, to co widzieliście w poprzednich częściach tego filmu. Wpisujemy IP config i jak widać, tutaj mamy naszą bramę. To wprowadzacie naszą bramę domyślną właśnie na kreatorze drukarki oraz maska i przydzielacie oczywiście adres IP. Ok, ostatnią metodą, o której tylko wspomnę, to oczywiście, aby naszą drukarkę podłączyć do komputera, to możemy wykorzystać oprogramowanie dołączone z naszą drukarką. Jeżeli ją zakupimy i mamy płytkę, oczywiście jeżeli jeszcze korzystamy z napędów, czy to możemy wykorzystać napęd zewnętrzny, to po prostu instalujemy sterowniki i konfigurujemy drukarkę w ten sposób. I tak to będzie wyglądało. Nie zapominamy również o tym, że jeżeli nie posiadamy takiego oprogramowania na płycie głównej, zawsze sterowniki danego producenta znajdziecie w internecie i stamtąd również możecie pobrać sterownik i zainstalować je na danym komputerze, tak aby nawiązać połączenie z naszą drukarką. A więc, na dziś to tyle. Myślę, że poradnik dość zrozumiały, szybki i nie będziecie mieli już problemów z instalacją swoich drukarek, swojej drukarki na kilku komputerach w sieci LAN. A więc, jeżeli taki film się podoba, oczywiście zostawię jak najwięcej łap w górę, komentuj i subskrybuj kanał, jeżeli oglądasz pierwszy raz ten film, mój kanał, odwiedzasz pierwszy raz. Oczywiście zostaw suba, zaznacz dzwonek, tak aby być na bieżąco z nowymi filmami, które dla Was nagrywam. Trzymajcie się, cześć, hej.